rower na chodniku czy na ulicy? Wielu się o to sprzecza. Ja osobiście uważam, że pomijając już kwestie prawne, lepiej jest jeździć rowerem po ulicy. Łatwiej omijać auta niż starszym paniom. A ile w tym prawdy? Zaprosiłem mojego kumpla, żebyśmy się przekonali, jak jest łatwiej. Kolega na wolniejszym BMX-ie, ja na moim trekkingu, ale jednak jedzie krótszą trasę, więc zobaczymy, jak będzie. Wystartowaliśmy z placu Żwirki. Pierwszy cel technikum na Szczasica. Tłok na chodniku oraz na jezdni spowodował, że skręcając w Czackiego jechaliśmy obok siebie. Jednak gdy ja skakałem między autobusami, kolega utknął za starszą panią. Dojeżdżając do pierwszego punktu i skręcając w głównej drodze, by pojechać do rynku, gdzie była meta, widziałem, że wcale nie mam dużej przewagi. Gdy kilka sekund po mnie do krzyżówki dotarł kumpel i zawracał, by przejechać przez park, ja się zorientowałem, że nie włączyłem kamerki. Dojeżdżając pod JTK, myślałem, że będziemy jechać obok siebie. Jednak tak się nie stało z prostego powodu. Gdy BMX dojechał do rynku, ja już czekałem kilka sekund. Więc wygrałem, ale czy na pewno? Powiedzmy sobie szczerze, nie jechałem zgodnie z przepisami, ani tym bardziej bezpiecznie. Problem nadal tkwi w mojej głowie i kiedyś na pewno to do niego wrócę.